co mówię, ale gdzie ty mi tu koło kibla się ustawiasz? I to zdrowy jest. Nawet gary będziemy myć w wodzie źródlanej. A w ogóle chciałam powiedzieć, że mam ładną bułgarską sukienkę. Może od tego powinnam zacząć. Pani nas zaskoczyła i przyniosła taki oto pełen talerz dobrodziejstw. Pięknie upieczone. I takie mięciutkie. Naleśniki były przepyszne, po prostu chyba najlepsze, jakie kiedykolwiek zrobiłam. Faktycznie to mleko doskonałe. Musiałam założyć czapkę, bo jest mi zimno. Stoimy już tutaj w cieniu i straszny wiatr po prostu hula. Ale to nic, bo dostałam właśnie alert o niedźwiedziach. Stay at home! Słuchajcie. Dostałam alert, że gdzieś w pobliżu ktoś widział niedźwiedzia i dostałam takie powiadomienie, w którym jest napisane: zostań w domu. Ha, ha, ha. Znaczy, oczywiście nie zostaniemy, znaczy, przepraszam, zostaniemy w domu. Mam nadzieję, że nie będzie tak źle. Jesteśmy tutaj faktycznie no, w środku lasu. No wiecie, z jednej strony nie będę ukrywać, że chciałabym zobaczyć takiego niedźwiedzia, ale też nie chciałabym, prawda, mieć spotkania pierwszego stopnia z niedźwiedziem. No tak więc zobaczymy. Jeśli zobaczę, to mam nadzieję, że nagram. Jest niedźwiedź, słyszymy. Nosem chodzi, wącha, szuka jedzenia. To ze wszystkich latarek, jakie mamy, to ty musiałeś wziąć najmniejszą, jaką mamy. Żebym nie była gołosłowna, to tutaj są ślady misia. Proszę bardzo. Widzicie? No, sobie tutaj maszerował po tej plaży. Tak. Takie to chocki klocki. A wczoraj byliśmy tutaj zupełnie sami, jak żeśmy przyjechali, no to byli ci tam faceci ze skuterem, ale potem oni pojechali i mieliśmy cudny wieczór i piękną noc z misiem. Natomiast dzisiaj przyjechali ludzie i to jest ok. Wiadomo, miejsca są publiczne i mamy tego świadomość, ten rejon jest bardzo popularny. I najpierw przyjechały dwie rodziny jakimś tam vanem i samochodem z przyczepą. Przyszli, zagadali, pogadali, rozstawili się, super, i rozstawili się tam dalej. Tam. Natomiast chwilę potem przyjechało takich dwóch dziadków z samochodem i po prostu, wiecie co, ustawili się, normalnie prawie do kuchni nam wjechali. I to już nie jest fajne, bo naprawdę jest tutaj dużo miejsca i ja wiem, tutaj trudno jest znaleźć poziom, bo my też mieliśmy z tym problem, ale naprawdę można znaleźć miejsce, chociażby tutaj kawałek wyżej jest w miarę, tak płasko też by się ustawili. I to już nie jest fajne. Teraz się będziemy czuć jak na kempingu, słuchajcie. Gdzie Buda przy Budzie, będziemy stać po prostu. A przede wszystkim, tak jak mówię, niefajne jest, jeżeli się ktoś nie zapyta. To nie jest okej. No widzę, że ci goście z tą przyczepą przesunęli się kawałek dalej, bo my jesteśmy tu, a oni się przesunęli trochę niżej. No to przynajmniej trochę oddechu będzie, nie? No, a Bella poszła w trawę. Nawet jej nie widać w tej trawie, słuchajcie. Ona jest. Jest tu. O, dzień dobry. Dzień dobry.
Bela, Bela, masz, bija, bija, co tam jest, nie? No i co tam, wąchasz kwiatki, pokaż nam się, pokaż. Ojeny, ty wiecie, jak jej ciężko jest zrobić zdjęcie albo sfilmować, sobie nawet nie wyobrażacie, ile to nieudanych prób. O, najczęściej to filmuje ogonek. No niestety dziewczyna musi być na sznurku, bo ona ma bardzo silny instynkt łowiecki i tutaj po prostu czuje te niedźwiedzie, jakiegoś szału dostała, wiecie, leci tam nam tak daleko w las, tak więc no ze względów bezpieczeństwa muszę ją wprowadzić na smyczy na sznurku, co tak na łonie natury rzadko nam się zdarza, no ale jak mus to mus. Jak ustawialiśmy tutaj, wybieraliśmy miejsce, w którym się zatrzymamy, to mówię, ale gdzie ty mi tu koło kibla się ustawiasz? Ale to nie jest kibel, słuchajcie. Wow, przed chwileczką pani nas zaskoczyła i przyniosła taki oto pełen talerz dobrodziejstw tam z tych dwóch samochodów, gdzie dwie rodziny. For jeszcze Romania. Pani! Thank Hello. You so much! For Romania! I'm just saying, like, what a surprise! Thank you so much! Wow! No proszę bardzo. No, tak więc fantastycznie. Lunch mamy z głowy, słuchajcie. No piękna sprawa. No to co, trzeba spróbować, prawda? Zacznę tutaj od tej surówki. Bardzo dobrze przyprawiona. Ziemniaczek. Jakieś mięsko. Pięknie upieczone. I takie mięciutkie. To będzie dla Beli. Przyszykowałam taki talerz z orzeszkami. Słuchajcie, bo no ja mam taki zwyczaj, że nie oddaję komuś pustego talerza i po prostu wiecie, no czym chata bogata, nie? Tak więc wygrzebałam z moich szuflad orzeszki i idę im podarować. Ale mają fajny kociołek. Hi, okay, thank you so much. I have some nuts for you. Ah, thank you, thank okay. you. Okay, all right. You. Okay. You have a beautiful Come thing. You. Come, yes. So maybe we, yeah, we will yes. enjoy. I will yes. tell my yes. my maid and we'll come yes. here for yes. a glass of wine. Thank yes. you. Thank you. So, can I film this? Yes, because this yes. is so great. Popatrzcie, jaki mają fajny kociołek do gotowania. Bomba! Super! A tu drugi! Wow! Ale przygotowani, słuchajcie! Piękne! Ile prowiantu! Cheers, cheers! Cheers, my friend! Cheers! My friend! Cheers! From Romania, from Poland! Cheers! I love this Poland! Super fajni ci ludzie byli, naprawdę bardzo miły wieczór i potem dołączyła się do nas córka. Oni mają dwie córki, ale jedna z nich przyszła i mówiła bardzo dobrze po angielsku i robiła za tłumacza. Wiecie co, porozmawialiśmy, to nie tylko chlaństwo jakieś tam, wiecie, my naprawdę porozmawialiśmy o trudnych tematach, o życiu, o po prostu polityce, o systemie edukacji, służbie zdrowia i wiecie, no
ciężko. No my w Polsce narzekamy, ale oni mają jeszcze gorzej. No oni też mówią właśnie takie wysokie podatki na służbę zdrowia, na wszystko muszą płacić, a idzie do lekarza, za wszystko płaci. No skąd my to znamy? Ale u nas chociaż jest ta infrastruktura zrobiona, nie? Te drogi i tak dalej, to wszystko już mamy porobione, a tutaj jeszcze nie ma tego zrobionego. Szkoły, w którym nie uczą tego, co powinni uczyć, w ogóle nie przygotowują do życia, a mnóstwo rzeczy zupełnie niepotrzebnych. A no mówię, no po prostu dwoma rękami się podpisujemy, a wiemy, że po prostu jest tak samo albo jeszcze gorzej. Tak więc, no fajnie. Fajnie jest tak porozmawiać z ludźmi i porównać, a jeszcze fajniej jak my słuchamy i jakby my już jesteśmy, wiecie, to już nie jest nasz problem. My tak jakby uciekliśmy od tego wszystkiego, tak jesteśmy ponad tym. No dobrze, żeśmy się urządzili. No co wam mam powiedzieć? Przynajmniej na razie, bo to też nie będzie trwało wiecznie. Ale nic to, bo na spacerku tu w tym lasku, na samym skraju, znalazłam właśnie prawdziweczka. No chodź tu prawdziwku. O, pokaż nam się. Fajny, nie? Taki trochę popękany. Chyba jest za sucho, dlatego taki popękany. Ale zdrowiutki, malutki misiaczek. Jest, znowu, jest, na drzewie jest. Na drzewo wchodził. Schował się, jak zaczęłam świecić. Tutaj na to drzewo wchodził. Ci ludzie, z którymi żeśmy spędzili wieczór, to zostawili tutaj zapalone światła, tak więc widać, że niedźwiedź boi się podejść tam, gdzie jest światło. W ogóle nie podchodzi. Szedł tam, gdzie jest cień. Jest ciemno. Poszedł. Musiał być ten sam niedźwiedź, co zeszłej nocy. Po prostu sobie zawsze tutaj przychodzi. Mówię, że tu są ludzie i zostawiają jedzenie. Rano słyszałam tego niedźwiedzia tutaj przed tą przyczepą. Oni teraz pojechali na ryby, więc ja zaraz tam polukam. Co oni tam zostawili dla tego niedźwiedzia? No pięknie. Reklamóweczki z jedzeniem jakimś. Co tu jest? O, widzicie? Patrzcie, poszarpane przez niedźwiedzia. Bardzo mądrze. Tak. Bardzo mądrze zostawili pod przyczepą. To pewnie przynęta na ryby jest. O. Bela, widzisz? Ty byś tak nie zrobiła. Poszarpane z jednej strony, z drugiej strony. I jeszcze wiecie co? Jedna rzecz, co ludzie robią. Ogromny błąd. Śmieci, to są śmieci na drzewie. Przecież taki niedźwiedź to nie ma problemu na drzewo po prostu. On włazi na takie drzewa. To takie powieszenie śmieci na drzewie, to po prostu trzeba zamknąć wszystko w samochodzie, w budzie, żeby po prostu nie było zapachu. Fantastycznie. No dobrze, że się nic nie stało, bo ten niedźwiedź to taki ogarnięty jest. Ale po prostu no takich rzeczy się nie robi. For nothing. Thank you. Na porubine de cunoștință, nu știu cum să vă spun. Thank you so much. Thank you very much. You're welcome. Thank you. Thank you. It was really lovely. And the cake was delicious. And the sausage and everything was very nice. Drum bun. Szerokiej drogi. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Pa, pa.
napędem na dwa koła, to już bym może nie podjechał. No. No, jakby się rozpędził, to też by pojechał. Niedźwiedź się zatrzymał nagle, mówi, patrz jaki grzyb, ty zobaczcie, normalnie, prawdziwek, jak dwie moje ręce. Widzicie? I to zdrowy jest, zdrowy. No to bierzemy. Wow, popatrzcie, ogromny. Piękny po prostu. No pewno na suszone będzie trzeba go zrobić, no ale słuchajcie, taki okaz. Teraz ja wypatrzyłam, słuchajcie, Kania. Patrzcie. No Kania jak nic. A może to nie jest Kania, zaraz zobaczę. Wiecie jak poznać Kanię od trującego? No, muszę wziąć. Zaraz ucnę i z powrotem ten. Kania ma pustą nóżkę w środku. Kania. Piękna, malutka Kania. No piękne dzieci. Trochę mogłyby jeszcze urosnąć. Dziewczynki. Dzień dobry. Dzień dobry. A pan skąd? Ja z Rumunii, ale mieszkam w Polsce już od długo, od 12 lat. O, a gdzie, w którym miejscu w Polsce? Pod Warszawą. Pod Warszawą. Widoczki widoczkami, a niedźwiedź zarządził postój na zbieranie wody. Będziemy mieli cały baniak wody źródlanej, więc nie tylko do picia, ale i do mycia. Słuchajcie, nawet gary będziemy myć w wodzie źródlanej. Krupówki. A tu płatny parking. To trzeba było tam się zatrzymać. 60 lei. No nie, nie płacimy 60 lei. 60 lei, dziękuję. Do widzenia. 60 lei. Tak, 60 lei. Dziękuję bardzo. Strasznie tutaj turystycznie, jak widzicie. Bardzo dużo ludzi, bardzo dużo straganów. Nie, poczekaj, jedzie, ale i powoli. Dobra, jedź. A tu sobie postawimy zaraz gdzieś samochód za 0 lei.
dojeżdża, może tam się zmieścisz. Nie bardzo. Ale tutaj, wzdłuż tej barierki po lewej stronie, tu przed tym czerwonym. Albo tu, o. Proszę bardzo. Trasa transfrogarska to chyba taki obowiązkowy punkt tutaj w Rumunii. No i oczywiście my też chcieliśmy zobaczyć, chociaż usłyszeliśmy zaraz Pela. Uwija mi się wokół, no. Słuchajcie, tak to wygląda nagrywanie. A w ogóle chciałam powiedzieć, że mam ładną bułgarską sukienkę. Może od tego powinnam zacząć. Najgorzej jak tak wyskoczę na chwilę z samochodu i nawet sobie nie wzięłam patyka. Trasa transfrogarska, tak to się chyba nazywa. Słońce, pojawiam się i znikam po prostu. Muszę wam powiedzieć, że zastanawialiśmy się, czy będziemy tędy jechać, czy nie będziemy jechać, bo mnóstwo ludzi zachwala, ale też znaleźliśmy takie sygnały, takie opinie, że no co tam, droga jak droga. I przyjechaliśmy tutaj 2 dni temu i była gówniana pogoda po prostu. Droga piękna, ale niewiele można było zobaczyć. No i popatrzyliśmy na prognozę pogody i wczoraj, dziś ładna pogoda, ale wczoraj byliśmy w takim miejscu, że chcieliśmy tam zostać jeszcze. Natomiast dzisiaj już żeśmy ruszyli. No i taka pogoda no jest jak jest. O! Pojawia się słońce i zanika. Tak więc... co, trzeci raz trzeba przyjechać? Zimno. Jest tak niesamowicie zimno, słuchajcie, że się nawet nie da opisać. Jesteśmy bardzo wysoko, jak widzicie, na linii chmur. Ale jest pięknie. Tam jest śnieg jeszcze leży. To białe, to jest śnieg. Niesamowicie. Chwila prawdy teraz z tym prawdziwkiem, który znaleźliśmy. Z tej strony wygląda po prostu rewelacyjnie. Aczkolwiek z tej strony, no to jak wiecie, taki dojrzały wielki grzyb, no może być zdrowy w środku. A jak nie, no to pójdzie do suszenia. Jak buchania chleba. No jest troszkę robaczywy, ale w całkiem dobrym stanie tak naprawdę rzecz biorąc. Jedna jaka noga wielka. Łażą robale. Tu ma pełno robali. To tylko do suszenia się nadaje. Zobaczcie, jaki korkociąg, no, pierwsza klasa. No, to jest korkociąg. No. O, panie też mają ładne różowe wino i białe i róż. Cheers, 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 my friends. My friend. A pan mówi tutaj, że ma rodzinę w Polsce, Gosia. Ale Gosia nie odbiera.